Ojcze, dziękujemy Tobie za warsztaty. Dziękujemy Tobie, że Twoje słowo, ono jest skuteczne, ono działa w nas, że ono wpływa na nas, że to słowo, ono wykonuje pracę. My przyjmujemy to słowo, my zrobimy z niego użytek, Ojcze. Nasze umysły są ukierunkowane na Twoje słowo teraz. Amen. Amen. Więc kochani, tak, lecimy sobie dalej. Mam jeszcze warsztaty teraz w kwietniu, potem w maju. Potem kończymy. Zrobimy też z tego płyty. Będą one dostępne. Będzie można to sobie kupić, komuś potem to też dać. Zarówno z warsztatów wiary, jak i z warsztatów małżeństwa i rodzina. Ja dzisiaj chcę dalej jeszcze pociągnąć trochę. I zobaczę, jak to zrobimy, bo mam jeszcze dwie rzeczy związane, ściśle związane z wiarą. I dokończymy ten jeszcze temat miłości i pociągniemy temat tożsamości. I to zrobimy na tych warsztatach i na następnych, bo są dwie rzeczy, które są, jeżeli chodzi o naszą wiarę, ściśle z nią związane. To znaczy, odrodzony z Bożego Ducha człowiek nie może wierzyć prawidłowo bez rozwoju tych dwóch przestrzeni, czyli przestrzeni miłości i rozwinięcia się w tożsamości. Niemożliwe jest po prostu. Bo to w innym wypadku to wiara jest mrzonką. To wiara jest mrzonką. To jest niemożliwe, żeby próbować wierzyć, nie kochając, i próbować wierzyć, nie wiedząc, kim się jest w Chrystusie. To niemożliwe jest. No to ja przez lata to zauważyłem, wydawało mi się kiedyś, że to jest inaczej, ale potem ja też się ukorzyłem przed tym i mam to zrozumienie i tym się z wami chcę dzielić. Asiu, jeszcze troszeczkę zrób mnie ciszej, dobrze? O, okej, okay, dobrze. Przytoczę na początku Galacjan 5:6, żebyśmy mieli sobie to jasno opowiedziane. Bo w Chrystusie Jezusie ani obrzezanie nic nie znaczy, lecz wiara, która jest czynna w miłości. Galacjan 5:6. I to słowo czynna, to jest greckie słowo energeo. Ono do dzisiaj używane jest w nowożytnej nawet Grece. Ono określa nawet od strony technicznej wszelkie formy energetyki. Wiara, kiedyś ktoś mnie pytał, bo ty mówisz o energii, gdzie ty masz Biblię napisane energia? Ja mam pełną Biblię energii, tylko wam się nie chce, religijni ludzie, w ogóle sięgnąć po to i trochę wydać na słownik 180 zł, się nie chce. Bo po co? To się dowiedział, że w Biblii jest pełno energii. Słowo czynna. Tak? To jest greckie słowo energeo. Dokładnie to słowo, że wiara jest czynna w miłości, tłumaczy się w ten sposób, że wiara skutecznie i z należytą siłą wykonuje pracę za pomocą miłości. Tak dokładnie brzmi ten werset. Wiara skutecznie, czyli widzimy skuteczność wiary, ściśle związana jest z miłością, czyli wiara skutecznie i z należytą siłą, czyli widzimy, że realnie moc wiary, tak, ona się uwalnia w miłości, w przestrzeni miłosnej. Wiara skutecznie i z należytą siłą wykonuje pracę za pomocą miłości. Czyli, że istnieje, ona nabiera energii, wiara nabiera energii, uwalnia energię w miłości, w środowisku miłosnym, bo ona w innym środowisku nie uwalnia energii. Rozumiecie? To jak prąd elektryczny, on potrzebuje określonego przekaźnika, czyli powiedzmy, będzie to żelazo i on przez żelazo się będzie przenosił, prawda? No, ale nie przez patyk.
No my drewna nie zrobimy drewnianych przewodów. No to nie ma, że on się przez drewno nam przeniesie. Albo przez plastik. Prawda? To tak nie działa, to energia nie popłynie. Co z tego, że tam jest energia, jak przekaźnik jest zły, struktura jest zła. Wiecie, religia pozrobiła ludziom bagno z mózgów. Bagno, ludzie mają bagno w mózgach. I oni myślą sobie, że to jest coś takiego, że ja przychodzę do Boga i teraz ja wierzę w tego Boga i w moim życiu będą się działy niesamowite rzeczy, bo ja w Boga wierzę. To jest bzdura, jedna wielka. Jedna wielka bzdura, to czy ktoś w Boga wierzy, czy w Boga nie wierzy, tak? To jest jedno i to samo. Co to za różnica? Diabeł też wierzy w Boga, no. Demony wierzą w Boga. No zobaczcie, jak ma pojechane człowieku od początku do końca ktoś, kto w Boga wierzy. Co to jest, że w Boga ktoś wierzy? Rozumiecie? Co to w ogóle znaczy wierzyć w Boga? Wiara to jest konkretna formacja energetyczna tutaj na Ziemi. To jest w ogóle, to są zasady, reguły funkcjonowania określone. Jak się do tego źle podejdzie, to nie zadziała. To jakby ci się chciało pić, jakbyś powiedział tak, jestem człowiekiem, wszystko mi wolno, zaczerpnę szklankę piachu i się napiję. Napij się piachu. Jesteś człowiekiem, wszystko ci wolno. Tak? Ziemia jest moja. No co z tego, że ziemia jest moja? No ale się piachem się nie napijamy, no wodą się napijamy. To są zasady różne. Okej? Okay? Nie można powiedzieć, że będąc człowiekiem i posiadając jakąś własność, to teraz cokolwiek będę robił, przepraszam, i to będzie w porządku. Będę mógł siedzieć w lodówce, będzie mi ciepło, będę siedział na słońcu i będzie mi zimno. Głupoty są. Ale takie bagno religia robi w głowie. I teraz jak ja tłumaczę ludziom, że wiara, ona jedynie, podkreślam, jedynie uwalnia formułę energetyczną, czyli moc sprawczą w miłości, to mówią nie. Bo ja tak nie muszę. No to idź se wiesz po swojemu, tak? Próbuj zrobić sobie przewody z drewna i masz, jesteś tym wolny, tak? Jesteś tym wolny. To tak nie działa, przyjaciele. A więc wiara skutecznie i z należytą siłą wykonuje pracę za pomocą miłości. I teraz w tym samym rozdziale 13 i 14 werset jeszcze przeczytam. Bo wy do wolności powołani zostaliście bracia, tylko pod pozorem tej wolności nie pobłażajcie ciału, ale służcie jedni drugim w miłości. Albowiem całe prawo streszcza się w jednym słowie. Mianowicie w tym, będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego. Paweł. Jesteś wolny, ale do czego wolny? Do wyswobodzania miłości. Ty nie jesteś wolny, bo ty wolny jesteś. Ty jesteś uwolniony do jednego celu przez Boga. Do wyswobadzania miłości. Jak ty nie będziesz wyswobadzał miłości, to twoja wolność jest nic nie warta. To ty będziesz teoretykiem mówiącym o wolności. To tak jak gość, któremu ogłosiłem Jezusa, narkoman, heroinowiec, który mówi do mnie, ja mu głoszę Chrystusa w pociągu, a on mówi do mnie, ja jestem wolny od heroiny bez Jezusa. Ja mówię, co masz w kieszeni z tym? A on mówi, syrop na metadonie. Ja mówię, pięknie. Jesteś wolny od heroiny i masz w kieszeni, w spodniach syrop na metadonie, który sobie popijasz. Taka twoja wolność. A zobacz, a ja stoję przed tobą i nie mam żadnego substytutu. I nie mam żadnego zastępstwa. I nie mam jakiejś substancji w kieszeni, w której jest kokaina. Ja nie mam, a ty masz. I to jest taka różnica między moją wolnością, a twoją pseudowolnością. Rozumiesz? Chrześcijanin jest przez Boga uwolniony do uwalniania miłości. Jest w takim celu uwolniony. Wiecie, że jak w państwach afrykańskich, bo tu najlepiej o tym można wspomnieć, rewolucje powstawały i na przykład jakiś uzurpator został usunięty
i następowała globalna wolność. To wiecie, że od razu na początku było zazwyczaj anarchia i głupota. Oni w ogóle nie wiedzieli, co to jest wolność. Ludzie, którzy byli lata w zniewoleniu, to myśleli, że wolność będzie polegała na tym, że będą jeździli bez biletów w autobusach, że nie będą płacili podatków, że wszystko będzie za darmo. Taka była głowa zryta. Dla nich wolność to było dobre ciebie. Aha, teraz skasowany jest ten, który nas trzymał za mordę. Ma, jesteśmy wolni, heja, tak? Idźmy, zabijmy, zjedzmy, zróbmy cokolwiek chcemy. I to jest fałszywe pojęcie wolności, bo uzurpator zostaje usunięty. Po co? Aby zbudować państwo prawa teraz. My nie usuwamy uzurpatora, tak? Po to, żeby być wolnymi. My usuwamy uzurpatora, uzyskujemy przez to wolność i w wyniku tejże wolności, tak? Realizujemy określony cel wolności. Jaki jest określony cel wolności po usunięciu kacyka? Tak? Jaki? Zbudowanie państwa prawa. I teraz Jezus uwalnia nas od diabła. Dlaczego? Po co on nas uwalnia od diabła? Bo on nas powołuje do jakiegoś określonego stylu życia, myślenia, funkcjonowania. Jesteś wolny do wyswobodzania miłości. To jest twój cel nadrzędny. Ty nie masz większego celu. Ty musisz stworzyć atmosferę miłości w życiu i wtedy potężna energia wiary będzie się uwalniać. W innym wypadku guzik. Będziesz sobie mówił, jestem wolny. I będziesz się borykał z szeregiem problemów wewnętrznych. Rozumiecie? Ludzie, problemy wewnętrzne znikają, jak się kocha. Człowiek, który kocha, nie ma wewnętrznych problemów. Zewnętrzne może mieć, bo zewnętrzne wszyscy mają. Zewnętrzne problemy, natomiast to też jest ciekawa rzecz, że jak znikają wewnętrzne problemy, to siła człowieka wzrasta tak mocno, że naprawdę jest w stanie wziąć autorytet nad zewnętrznymi. Jak wewnętrzny problem znika, to wewnętrzny problem jest problemem człowieka. To problem w środku zawsze. Rozumiecie? Problem w środku, nie na zewnątrz. Nie na zewnątrz. Na zewnątrz to nie jest problem. Wczoraj byliśmy w kinie na Avengersach, na ostatniej części i niestety muszę powiedzieć jedną rzecz. Nie powiem. Dobrze. Nie powiem. Dobrze, nie wymienię. Nie wymienię. Jeden z bohaterów dostał depresję. O, nie powiem, który. Jest ciekawa rzecz pokazana, że mimo, że posiada siłę, mimo, że posiada możliwości, to środek, problem, rozumiecie, o co chodzi? No w środku, ostatnio coś oglądaliście, wiecie co się stało. Po tym co się stało, on ma depresję, on ma w środku, on ma wewnątrz problem. I ten jego wewnętrzny problem automatycznie zahamowuje cały sukces w jego życiu. Mimo, że on ma siłę, moc, wszystko ma, wiesz o co chodzi. Ale środek jest zaorany, tak? Środowisko miłości, ono, tak? Powoduje, że człowiek przestaje mieć wewnętrzne problemy. To środowisko miłości. To o to tu chodzi. I tam się wiara może poruszać. Tam powstaje przestrzeń, gdzie ta energia jest w stanie być uwalniana swobodnie, klarownie, jasno, konkretnie. A nie, że ludzie chodzą na spince, wierzę, ja wierzę, ja wierzę, wierzę o to, wierzę o to, wierzę o to. Człowieku, co to jest? To nie tak się żyje. To nie tak się żyje. Dlatego mówię o miłości dalej. Bo to jest bardzo ważne. Naprawdę, miłość to jest pewnego rodzaju strefa. To jest środowisko. Miłość to nie jest coś takiego, że tam emocjonalnie ja jestem tak nastawiony, czy znaczy, to nie to. No przecież wiecie, że Bóg jest miłością, tak? Bóg to miłość, a w tej miłości zawiera się absolutnie wszystko, tak? Od nagród po kary. Tak? Od zbawienia po sąd. Ja chcę, żebyście miłość zobaczyli. Jak realnie wygląda miłość. To w tym trzeba żyć. W tym trzeba funkcjonować. Dobrze. Idąc dalej. Spójrzmy sobie w Ewangelię Mateusza. 22. Ewangelia Mateusza 22. 35-40. A jeden z nich, znawca prawa,
wystawiając go na próbę, zapytał: nauczycielu, które przykazanie jest największe? A on mu odpowiedział: będziesz miłował Pana Boga swojego, z całego serca swojego i z całej duszy swojej i z całej myśli swojej. I to jest największe i pierwsze przykazanie, a drugie podobne mu: będziesz miłował bliźniego swojego jak siebie samego. Na tych dwóch przykazaniach opiera się całe prawo i prorocy. Czyli tutaj nie ma tylko mowy o tym, że jest to prawo z Synaju, tylko że na tym opiera się też perspektywa prorocza. Rozumiesz? Znaczy, na tym będziesz miłował Pana Boga swego i będziesz miłował bliźniego swego. Rozumiecie? To na tym się opiera prawo i prorocy. Jezus mówi. Czyli to w ogóle, to przyświeca perspektywie proroczej, czyli oglądowi duchowej rzeczywistości. Czyli, żeby w ogóle widzieć prawidłowo, tak, żeby widzieć w duchu, tak, trzeba w miłości chodzić. Nie chodzisz w miłości, widzisz krzywo, na dzień dobry. A więc już tylko nie jesteś w stanie wierzyć prawidłowo, ale krzywo widzisz, a będziesz się upierał, że widzisz prosto. Rozumiesz? Bo człowiek ma taką tendencję. Miłość, która wyswobadza się z naszego ducha, ma dwojaką postać. To miłość do Boga jako do osoby i to miłość do człowieka jako do osoby. Miłość do Boga jako do osoby i miłość do człowieka jako do osoby. I ja poważnie to podkreślam, dlatego że znowu następują na tym odcinku kolejne diabelskie oszustwa pod tytułem, że to się w jakiś sposób to gdzieś można oddzielić od siebie. No nie można. Bo w ogóle Bóg to jest logik, on w ogóle, wiesz, to drugie przykazanie, ono podlega pierwszemu przykazaniu. On mówi, będziesz kochał Boga, tak? I będziesz kochał człowieka, czyli w wyniku miłości Boga ty będziesz kochał człowieka. Krótko powiedziawszy, jeżeli ty nie będziesz kochał Boga, to nie będziesz kochał człowieka. Krótko powiedziawszy, dalej, jeśli nie będzie widoczna miłość twoja do człowieka, to znaczy, że ty nie kochasz Boga. Ty masz problem z tym. Ty masz problem z Bogiem. A więc jeżeli ktoś się nie porusza w miłości, to z kim ma problem? Z Bogiem! To jest problem z Bogiem, nie z człowiekiem. Jeśli nie kochasz człowieka, to nie masz problemu z człowiekiem, tylko z Bogiem. Ty masz kłopot na linii ty Bóg, a nie ty człowiek. Rozumiecie? Ty nie masz kłopotu na linii ty człowiek. Tylko ty Bóg. Bo drugie podlega pierwszemu. Bo mniejszy bierze błogosławieństwo od większego. Tak jest napisane w mojej Biblii. Drugie przykazanie bierze błogosławieństwo od pierwszego przykazania. Pierwsze przykazanie kładzie rękę na drugie przykazanie i uwalnia moc do jego życia. Rozumiecie, o co chodzi? A więc jeśli ktoś ma kłopot z człowiekiem, to ma kłopot z Bogiem. To on ma problem w kochaniu Boga. Ludzie mówią, nie, ja kocham Boga, ale ja tego człowieka to ja nie mogę kochać, bo to w ogóle to się nie nadaje. Masz problem z Bogiem, z miłością do Boga. Rozumiesz? Masz zakręcony kurek. Miłość do Boga samego jest zawsze pierwsza. A gdy ona jest wyswobadzona, to z niej wyswobadza się miłość do człowieka. Z niej. To z miłości do Boga wychodzi miłość do człowieka. Bo, i tutaj znowu trzeba umieć na to spojrzeć odpowiednio, gdy się bez miłości do Boga próbuje sformatować miłość do człowieka, to mamy humanizm. Rozumiecie, o co chodzi? I jeśli bez miłości do Boga próbuje się sformatować miłość do człowieka, to mamy humanizm. Czyli usunięcie z elementu miłosnego perspektywy Boga daje nam czysty humanizm. Czyli drugie bez pierwszego nie istnieje. Rozumiecie? Nie ma czegoś takiego. Dlatego ludzie, którzy nie znają Boga, oni nie kochają też w związku z tym Boga. Absolutnie nie kochają też prawidłowo drugiego człowieka. To, co prezentują wobec drugiego człowieka, to jest coś, co jest pochodne miłości. To nie miłość. To coś, tak jak czekolada czekoladopodobna. Rozumiecie, o co chodzi? Po prostu. Kiedyś miałem poloneza.
zielony. I potem poznaliśmy takich ludzi, którzy w ogóle tylko się Mercedesami zajmowali. I oni w ogóle uważali, że jest Mercedes i reszta samochodów. Ale kiedyś tak z nimi siedziałem, wierzący ludzie, śmieliśmy się i mówię do tego mechanika, że Poloneza miałem. A on mówi do mnie, Polonez to nie jest samochód. Polonez to jest produkt samochodowy. To powstało kiedyś, to było, był jakiś zamek, to nie jest samochód. Ja się tak zacząłem śmiać, bo z taką pełną powagą to mi to mówi. To nie jest samochód. Miłość do człowieka bez miłości do Boga nie jest miłością. To fikcja literacka. Rozumiecie? To jest podobne do miłości, to trochę smakuje jak miłość, ale jak to się przełyka, to w środku to miłość nie jest. To nam nie daje tego. Rozumiecie, o co chodzi? To nam tego nie daje. To jak jest sztuczny miód i prawdziwy miód. Tak samo jest miód. Tam jest ten miód napisany przez takie same U. Że to, o, miód. Ja mówię, ale sztuczny. Ale miód. Ale sztuczny. Sztuczny to ważniejsze niż miód w tym napisie. Sztuczny definiuje miód. Rozumiesz? Bo to nie miód. To jest skrystalizowany tutaj. Tam jedna pszczoła przy tym nie pracowała. Teraz, dlatego chcę, żebyście widzieli tą rzecz, jeżeli chodzi o miłość. W ogóle wykreślamy przestrzeń miłości do człowieka bez miłości do Boga. Z drugiej strony, tak? Miłość do Boga, ona uwolni miłość do człowieka. A zatem, jeśli miłość do człowieka nie jest uwalniana w Kościele, to Kościół ma problem z Bogiem. Poszczególne jednostki mają problem z miłością do Boga. I to jest jedyny prawdziwy proces. Diabeł pracuje nad tym, aby ten proces zakłócić, bo wie, że odwrócenie tych form miłości doprowadzi do humanizmu. Więc diabeł za wszelką cenę w Kościele działa tak, aby skoncentrować się na miłości do człowieka, tak, bez uwalniania miłości do Boga i powstaje zupełnie obcy produkt w Kościele. Dzisiaj mamy świadectwo tego. A religia mówi, o to chodzi. O to chodzi. Rozumiecie? O to chodzi. Humanizm jest, to jest demoniczna siła lansująca człowieka, a Boga podporządkowującego człowiekowi. Czyli humanizm odwraca mechanizm. To jest teoretycznie taka sama miłość, tylko odwrócona. Tak jakby Jezus powiedział, kochaj bliźniego swego, z całego serca swego, z całej myśli swojej, z całej siły swojej, a Boga swego jak siebie samego. Humanizm. Humanizm to jest odwrócenie tych dwóch królewskich przykazań. To nic innego. To bardzo łatwo jest zobaczyć, bo to wcale nie są trudne sprawy. Wcale nie są trudne rzeczy. Dlatego jak ja na przykład widzę, ja w ogóle nie mam żadnej litości nad tym, że ludzie nieodrodzeni z Bożego Ducha, niechcący się odrodzić z Bożego Ducha mają różnego rodzaju kłopoty. Wiecie dlaczego ja nie mam takiej litości? Bo ja prawidłowo zbudowałem konstrukcję miłosną sobie. Jak ktoś nie chce Jezusa, i mówię, ja nie chcę Jezusa, tak? To ja automatycznie mam w sobie takie coś, taki zaworek, że ja ten zaworek zakręcam. I ja temu człowiekowi już nic nie mam dodania. I on na przykład mówi, wiesz Artur, ale ja cierpię, tak? Rozumiesz, o co chodzi? Ja mówię, a ja mam zawór zakręcony. Bo ty w tej chwili chcesz skłonić mnie, abym zaczął działać prosatanistycznie. Ty byś chciał, żebym ja się zlitował nad twoim życiem. Ty byś chciał, żebym ja do twojego życia się wkleił. Tylko ja się do twojego życia nie wkleję. Bo ty zamieniłeś bieguny. Ty zamieniłeś. Ty mówisz tak, ja nie chcę kochać Boga, tak? Ale chcę kochać człowieka i chcę być kochany przez człowieka. Ja się w to nie wkładam. Ja się w to nie wpisuję. To jest satanistyczne. Rozumiesz? Odwrócenie tych biegunów to jest satanistyczne. Nie wolno nam tego robić, nie wolno nam się dać zwieść, a w Kościele szeroko pojętym pełno jest tego rodzaju zwiedzenia. Rozumiecie? I się mówi tak, jak będziemy tych ludzi kochać, to oni wtedy pokochają Boga. A ja mówię,
A powiedz mi, czy ty masz w ogóle jakieś dowody na to, że takie coś istnieje? Albo tam coś się zdarzyło. Ja mówię, przecież, to w ogóle przepraszam, ale to chyba każdy prawnik wie, że na precedensach nie buduje się zasad, moim zdaniem, tak Michał? Wiesz, precedens to jest precedens. Wiesz, o co chodzi? Kiedyś to przeczytałem w mojej Biblii, że osioł przymówił. Ale nie mam takiej zasady, że jadę proszę ciebie do zoo, zasięgnąć informacji proroczej od osłów. Ja te osły tam głaskałem, widziałem, jak chły po nim przeskakiwały, ale za cholerę do mnie nie prorokował. Ja nie znam drugiego przypadku, że osioł prorokuje. Ja nie mogę zbudować takiej informacji, że istnieje takie specjalne namaszczenie osła, prorocze namaszczenie osła. Nie ma takiego, że ma no precedens, no przemówił. No przemówił. No i co z tego, że on przemówił? Ale Pan nie stworzył zasad pod tytułem, że osły będą prorokować, okej? Okay? To nie ma czegoś takiego. Chcę, żebyście to załapali, żebyście zobaczyli, że to jest taka rzecz. Najpierw zawsze jest miłość do Boga. I w wyniku miłości do Boga powstaje prawdziwa miłość do człowieka. Zawsze, zawsze to jest zasada królestwa. Reszta to ściema, cholernie podobna. Ale coś, co jest podobne, nie świadczy o oryginale. Rozumiesz? Adidas to Adidas, a Adatis to Adatis. Nie pomyśl się. Takie same paski, takie same, ale to co innego? Co innego ten Adatis? To się nie... Rozumiesz, o co chodzi? Kiedyś patrzę na jedne buty, mówię wszystko, mówię, jakie ładne Nike. Dopiero zauważyłem, że łyżwa jest z drugą stroną. Kurczę, kurczę, no. Czujesz klimat? Ja mówię, a to wszystko tak samo, bo to już normalnie live, wszystko jest, było napisane, to później to ujeżdżę. Mówię, kurczę. Jak uwalniać miłość? Po pierwsze, jak uwalniać miłość do Boga? Ewangelia Marka 3:13-15. Ewangelia Marka 3:13-15. I wstąpił na górę i wezwał tych, których sam chciał, a oni przyszli do niego. I powołał ich 12, żeby z nim byli i żeby ich wysłać na zwiastowanie Ewangelii, żeby mieli moc wypędzać demony. Po pierwsze, to jest bycie z Bogiem. Podstawą miłości do Boga jest bycie z Nim, przebywanie z Nim. Kto nie przebywa z Bogiem. I przebywanie z Bogiem to nie jest świadomość, że Bóg w nas mieszka. To nie to. To się nie mieści w gabarytach miłości. To jest jakby to, że jesteś świadomy, że Bóg w tobie mieszka, jesteś na stałe zjednoczony z Bogiem, to nie jest uwalnianie miłości do Boga. Rozumiesz? To nie jest to. Ludzie mówią, Bóg we mnie mieszka, to jestem z Bogiem. Dobrze. Wątroba też w tobie mieszka. A nie masz relacji z wątrobą. To nie mówimy o formule tożsamości. Będziemy o tym też mówić. Ale w ogóle to nie jest tak, że przebywasz z wątrobą. To nie masz czasu z wątrobą, ty i twoja wątroba. Nie. Rozumiesz, takiego, że, ale ona jest. Ale nie masz czasu odrębnionego na rozumiesz? Byłoby dziwne, spotykasz się z kimś, mówisz, no słuchaj, mówimy się do kina, wiesz, nie, bo jestem z wątrobą moją, akurat mówiono, taki osobisty czas. Wiesz. Wziąłem dzień urlopu, żeby z nią poprzebywać. To bzdura jest. Rozumiemy, że to nie to. Ciągła i intymna relacja z Bogiem. Społeczność indywidualna z Bogiem. To jest podstawa rozwoju miłości. Podstawa rozwoju miłości. Wyodrębnianie czasu na intymne obcowanie z Bogiem. Ustawiczny system komunikacji z Bogiem. Rozumiesz? Być z kimś. To jest bycie z kimś. To nie jest bycie z czymś. To jest
bycie z kimś. Jakby przebywanie z Bogiem w głębokiej świadomości, że ja jestem w Jezusie. Wzywanie imienia Jezus to jest głęboka świadomość, że ja jestem w Jezusie. Wszystko to, co masz, ty musisz wykorzystać przede wszystkim do tego, aby twoja intymna relacja z Bogiem, ona była coraz silniejsza, coraz potężniejsza. Każda rzecz, inne języki, możliwości, wszystko, co posiadasz. Wszystko, co posiadasz. Wszystko, co też się dowiedziałeś na temat uwielbienia, na temat w ogóle adoracji, to jest coś, co ty musisz uznać za absolutny priorytet w temacie rozwoju miłości. A więc indywidualna społeczność, społeczność wspólna, a więc przełożona potem na wspólnotę Kościoła. Bo to jedno za drugim idzie. Nie istnieje coś takiego, że ktoś mówi, ja mam cudowną relację z Bogiem, indywidualną, a on nie ma społecznej relacji z Bogiem. Kłamiesz. Ja oficjalnie mówię, że to jest kłamstwo demoniczne. Nie ma opcji rozwijania intymnej, głębokiej relacji z Bogiem i w wyniku której nie powstaje w tobie potężne pragnienie rozwijania tej relacji na poziomie społecznym. Takiego czegoś nie ma. Nie ma. Jak ktoś tak ma i mówi, że tak ma, to jest kłamca. To jest oszust. Ja zawsze mówię, jak ktoś mówi, ja mogę żyć bez Kościoła. Ja mówię, to jesteś na pewno apostołem. Jesteś człowiekiem, który na pewno założy Kościół zaraz wokół siebie. Jeżeli ty możesz przebywać, a ja nie mogę, na przykład. Ja się nie nadaję do tego, żeby nie być w Kościele. Ja nie potrafię. Inaczej. Mógłbym to robić, gdybym miał nadrzędny cel pod tytułem jadę gdzieś, zakładam kościół, jestem sam w jakimś odcinku czasu. Wtedy tak, w innym wypadku nigdy. I nie ma innego wypadku. Nie ma. Od 2001 roku. Rozumiecie? Nigdy nie opuściłem spotkania kościoła. Nigdy. Po prostu. Z powodów takich, że ja miałem, nie wiem, coś, jakiś pomysł. Kiedy już czegoś nie ma. Ja nawet w więzieniu, jakby nie chcieli wypuścić na spotkanie, bo miałem takie sytuacje też, że niespecjalnie mnie jakoś tam na różnych odcinkach lubiono, to jak nie wzięli mnie po złości na spotkanie kościoła, ludzie mieli spotkanie w świetlicy, a ja w tym samym czasie siedziałem w celi, tak, i modliłem się. I byłem razem z nimi. A więc ta intymna relacja osobista, ona automatycznie przechodzi w relację społeczną. To jest zdrowa rzecz. Rozumiecie? Są zasady. Jeżeli jest problem z relacją społeczną, tak? To masz problem z relacją indywidualną. Masz defekt na poziomie komory. I koniec. Każdy człowiek, który ma problem z kościołem, ma problem z komorą. Każdy człowiek. I to wszystko. Rozumiesz, to są w ogóle bardzo... Chcę wam pokazać proste zasady, które tym... I to w ogóle... Bo to trzeba nazwać sobie, żeby raz na zawsze przestać myśleć inaczej. I mówić, Pan mnie tak prowadzi. Nie prowadzi cię tak Pan. Prowadzi cię tak twój łeb. A łeb może być spruty tak, że szok. Tak można mieć Panie sprutą. Ludzie! My wymyśliliśmy bombę atomową. Rozumiecie? Krematoria, komory gazowe. To wszystko powstało w ludzkiej głowie, ktoś mówi, to diabeł, to nie diabeł! Diabeł nie wymyślił krematorium. Diabeł stymulował kolegę Adolfa, żeby wymyślił krematorium. Rozumiesz, o co chodzi? To kolega Adolf wymyślił obozy koncentracyjne, a nie diabeł. W ogóle nie rób tych rzeczy sobie w głowie.
diabeł. Diabeł to, diabeł tamto. Ostatnio miałem spotkanie z pewnym człowiekiem. Człowiek ten poinformował mnie na dzień dobry, że ma chorobę. Nie powiem jaką, bo nie chcę, żeby go kojarzono tym człowiekiem. Jedną i drugą, on mnie na dzień dobry wyjaśnił, na co on jest chory. Porozmawiałem z nim 15 minut, po 15 minutach doszliśmy do wniosku, że on w ogóle nie jest chory na żadną z tych chorób. Wiecie, dlaczego on sobie wymyślił te choroby? Bo ta pierwsza choroba, którą sobie wymyślił, ona była niesamowitym powodem, żeby zrzucić odpowiedzialność. Druga choroba przypieczętowała, tak, informację o niechęci bycia z ludźmi. On mi wyjaśnił, że posiada dwie choroby, które powodują, że jego mózg, tak, zachowuje się w taki, a nie w inny sposób. I mówi tak: ja mam problem z tym i z tym, bo jestem chory. Po 15 minutach wyjaśniłem mu, że on nie jest chory. Mówię: jesteś zdrowy jak byk rozpłodowy. Prawda jest taka, że ty nie chcesz wziąć odpowiedzialności. Łatwo jest rzucać rzeczy na diabła, na demony, na choroby, zapominając, że jest się władcą świata. To Bóg stworzył Adama i Ewę, aby rządzili ziemią. I wiecie, że to się nigdy nie zmieniło? Nigdy. Nigdy. A więc nie można powiedzieć, że ma się problem z relacją we wspólnocie, a ma się super relację indywidualną. Figa w makro, nie ma się żadnej super relacji indywidualnej. Bo to jest rzecz, która z siebie jedna drugich wynika. Być z Bogiem, to znaczy objawiać miłość duchem, duszą i ciałem osobie. To jest ukierunkowanie ducha, duszy i ciała na osobę. Będziesz mnie kochał z całego swojego serca, z całej myśli, z całej siły. Tak? Duch, dusza, ciało. Żyć z tą osobą, a nie czasem z nią przebywać. Ta miłość jest twórcza, świeża i podsycana z obydwu stron. To jest jak w romantycznym małżeństwie. Jeśli się w nią wchodzi, a nie jest się w ogóle zablokowany. Bo do tanga trzeba dwojga. Bóg nie jest w stanie wpływać miłośnie na nas, jeśli my nie decydujemy się na miłość do Niego. On nie jest w stanie uwalniać tej miłości. Rozumiesz? Nie będziesz odczuwał Jego drapania. Nie odczujesz. Jeśli nie będziesz skupiony na tym. Żadna jego stymulacja ci nie pomoże, a ty będziesz, proszę ciebie, mówił: Panie, dotknij mnie, Panie, dotknij mnie. Rozumiesz, o co chodzi? Ja mu mówię: jak cię mam dotknąć, jakżeś sobie wstrzyknął środek przeciwbólowy? Jak cię mam dotknąć? Jak? Przecież ciebie nie można dotknąć. Bóg stworzył nas do relacji z Nim. Rozumiecie? On do tego stwarza człowieka, dla przyjemności własnej. To jest mega w ogóle miłosne. Jak osobę z osobą. Dlatego musisz rozumieć, że On pragnie być z tobą. Ale On nie zrobi nic, jeśli ty nie chcesz być z Nim. Bo to już nie jest miłosne. Panie, zrób coś, żebym z tobą był. No weź. Nie można zrobić czegoś na poziomie miłosnym, tak? Stosując inne metody niż miłosne metody. No rozumiecie to? Nie można. Nie można w małżeństwie zmusić kogoś do bliskości, machając mu papierem przed oczyma.
Tak nie ma. To tak nie działa. Ok? W miłości są stymulanty miłosne. I Bóg stymuluje miłośnie. Pociągałem was powrozami miłości. Ozeasz. Pociągałem was, ale Panie, Ty nas innym powrozem pociągnij do siebie. Jest taki inny powróz. Ty każ mi przyjść, weź mnie za łeb i wprowadź mnie w swoją relację. Ludzie myślą, że Bóg to jest kowal. Myślą, że to jest Hefajstos. Że ciebie. Popieprzyło się ludziom. To nie jest mitologia. To nie Hefajstos, co ci przyleje młotem, co cię w ogóle pociągnie, który ciebie łapą człowieku spawacza. Rozumiesz? To nie jest to. To nie jest miłosne. To tak nie działa. Trzeba być tak skoncentrowanym, rozumiesz? Tak skoncentrowanym, że trzeba wyczuć maleńkie machnięcie palcem i drobić jak geisza. Rozumiesz? A nie czekać, aż ktoś cię zdzieli w łeb i pociągnie. To nie o to chodzi w miłości w ogóle. To trzeba być czujnym. Chcieć. On cię pragnie, a więc oddaj mu się, oddaj, oddać się. Oddać. Piąta Mojżeszowa 5:1. Mojżesz zwołał wszystkich Izraelitów i rzekł do nich: słuchaj Izraelu ustaw i praw, które wam dziś ogłaszam, abyście się ich nauczyli i przestrzegali ich wykonywania. Słuchaj Izraelu. Słuchaj Izraelu. To jest początek w ogóle kontaktu w ogóle ludzkości z Bogiem. Mówi, słuchaj, zacznij słuchać. To właśnie w miłosnej relacji, bo żeby słuchać, trzeba podejść, trzeba być blisko. Rozumiecie, o co chodzi? Trzeba być blisko. Mojżesz w ogóle po te przykazania to na górę wchodzi, wysoko na górę. Sam tam jest, on idzie blisko, blisko, żeby być blisko, żeby być blisko. Dlaczego on odbiera te rzeczy? Bo on jest blisko. To on może odebrać. Rozumiesz, o co chodzi? Dostaje 10 przykazań, schodzi na dół, a oni robią bal ku uciesze demonów. Mojżesz, który był blisko, jest tak pieniony, że bierze tablicę i rozwala o ziemię. A? I mówi tak. Kto jest plemienia Lewiego? Ręce do góry. Weźcie miecze i pozaczynajcie tych. Tak? Którzy stanęli w opozycji. I brat brata zażyna. Dlaczego? Dlaczego w ogóle Mojżesz to zrobił? Czemu on w ogóle, czemu takie hasło rzuca? Lewici do mnie. Bierzcie miecze. Zabijcie. Rozumiesz? Czemu w ogóle takie hasło? Bo on był blisko. On dotknął realiów miłosnych i zobaczył, że wszystko inne to jedno wielkie szambo. Tam, gdzie jest się blisko, tam przychodzi słowo. Jakie? Słowo wiary. Kiedy wiara zaczyna nabierać rozmachu? Kiedy zaczynasz być blisko? Dlatego wiara czynna jest miłości. Dlatego. Jak nie jest się blisko, to się tylko wie o wierze. I się potem narzeka, wierzę, a nie mam. Co mam zrobić? Popełnić samobójstwo, normalnie. Przestań gderać nareszcie. Przestań zabierać powietrze. Bo on dawno powiedział, że wiara jest czynna w miłości. Bądź blisko. A oni stanęli na dole góry już na samym początku, jak góra drżała. I mówi tak, my nie będziemy rozmawiać, ty rozmawiaj. My nie. My nie, proszę ciebie, bo się góra przejdzie. A Mojżesz mówi, no ludzie, w ogóle on do nas przyszedł, jemu w ogóle o nas chodzi, w ogóle trybicie, trybicie, czy nie trybicie? Nic nie trybili. Jak jest się daleko, to jest się głąbem.
głąbem. On tam był 40 dni, a te głąby już robiły bal na rzecz demonów. Rozumiecie, o co chodzi? 40 dni. Co to jest w ogóle 40 dni? To jest miesiąc i kawałek. Co to jest miesiąc i kawałek? Ty, oni w ogóle zapomnieli o jakichś w ogóle prostych rzeczach. Dopiero co z Egiptu wyszli, morze im się otworzyło, rozumiesz, tylko ciasto im spada z nieba, przepiórki codziennie, rozumiesz, banda debili. Oni 40 dni nie są w stanie wyrobić, rozumiesz, bez jakiejś informacji. Dlaczego? Bo oni blisko nie są. I tak wygląda kupa kościoła dzisiaj. Jest daleko i mówi, co tam mówi Pan? Co mówi Pan? Co tam trzeba zrobić? Co trzeba zrobić? Mówi, czy coś Pan na mój temat? Artur, mówi, czy coś Pan? Mówi, Pan ze mną o Tobie nie rozmawia w ogóle. Wiesz, dlaczego Pan ze mną nie rozmawia o Tobie? Bo Ty nie chcesz być blisko Pana i Ty uważasz, że Pan ma coś do powiedzenia komuś, kto nie chce być blisko, jak Bóg jest miłością. W ogóle Ty uważasz, że Bóg rozmawia z kimkolwiek, kto nie chce być z Nim w bliskiej relacji. Ty masz w ogóle takie w ogóle myślenie o Bogu? Ty uważasz, że jest w Bogu coś takiego, jakiś taki element schowany, który jest dla tych, którzy blisko nie chcą być? Dla tych, którzy nie chcą być blisko, nie ma nic. Nic. Szorstkie słowo proroka, który mówi, bądź blisko, bo jak nie, to cię szlak trafi. Oho! Powinieneś być więcej, bardziej miłosny proroku. Rozumiecie, że mamy pętlę zamkniętą? Zamknięta pętla. Już nie ma porozumienia żadnego. Już nie ma. Pretensja to odkurzacza, że śmieci wciąga. Co ma robić? Dmuchać? Ewangelia Jana 1:1 mówi, na początku było Słowo, a Słowo było Boga, a Bogiem było Słowo. I spójrzmy w 1 Samuela 15:22. Pierwsza Księga Samuela 15:22. Samuel odpowiedział, czy takie ma Pan upodobanie w całopaleniach i w rzeźnych ofiarach, co w posłuszeństwie dla głosu Pana? Oto posłuszeństwo lepsze jest niż ofiara, a uważne słuchanie lepsze niż tłuszcz barani. Podważaj cały system, tak? Który oni uważają za największy. Co to znaczy? To znaczy, że wtedy, kiedy jesteś blisko, kiedy rozwijasz miłość do Boga opierającą się właśnie na bliskości, to wtedy zaczynasz uważnie słuchać i to jest ważniejsze niż wszystko inne. Kiedy Ty w ogóle możesz uważnie słuchać? Kiedy będziesz blisko. Ludzie są daleko i mówią, Panie, powiedz coś do mnie. Rozumiesz, o co chodzi? Tak jakby mąż do żony krzyczał i mówił tak, chcę mieć orgazm. Ona do niego, ale w ogóle może byś przyszedł tutaj do pokoju do mnie. Nie mam sprawy, ale weź orgazm. Szok. Ona jest w pokoju, on jest w kuchni. Orgazm byłby cudem. Człowieku, co za krawa na niepokalane poczęcie. To się tylko raz zdarzyło. Się więcej nie zdarzy. Rozumiesz, o co chodzi? Nie ma czegoś takiego. Trzeba być blisko, blisko. Bo tam, gdzie jest się blisko, tam następuje, tak, realna umiejętność słyszenia. I wytworzona jest energia do posłuszeństwa. Rozumiesz? Wiara wymaga od nas absolutnego posłuszeństwa prawdzie. Kiedy Ty w ogóle będziesz posłuszny? Kiedy będziesz blisko? Jak Ty nie będziesz blisko, to Ty nie będziesz nigdy posłuszny. Nigdy. Nigdy. Kiedy najłatwiej wpłynąć na faceta? Mężatki, wiecie? No właśnie. Minutę po orgazmie. On jest bezpłciowy. Wtedy najlepiej zakładuje, że trzeba mieszkanie wymalone. I się nie sprzeciwi. Wejdzie mu to w głowę, nawet nie będzie się buntował. Tak to działa. Następne dwie minuty później zaczyna myśleć logicznie. I mówi, na to jest wszystko czas. Ale jak umiesz rzucić kot,
nie ma możliwości bycia posłusznym, jak jest się daleko. Wiesz dlaczego? Bo człowiek się boi. Podprogowo cały czas się człowiek boi, jak jest daleko. Tylko będąc blisko, nie boisz się. W ogóle wiecie o tym, że kupa kościoła boi się Boga? Boi się Boga, boi się diabła, boi się ludzi. Człowieku w ogóle się boi. Wstaje rano i się boi. Takie hobby mają. Kościół ma takie hobby. Boją się ciągle. Boją się, że umrą. Boją się, że nie będą mieli żyć. Boją się, że nie usłyszą Pana. Boją się, że diabeł coś zrobi. Ciągle się kurczę, czegoś boją. Ja się pytam, gdzie w tym wszystkim w ogóle jest funkcjonowanie normalne? Jak tu żyć? Jak tu zwyciężać? Jak tu w ogóle funkcjonować? Jak? Tak do czego się boisz? Co robisz? Boisz się. Najczęściej. Najczęściej się boi. Bo blisko nie jest. Jak jest się blisko, to się nie boisz. Nie boisz się słuchać, nie boisz się mówić, nie boisz się w ogóle analizować. Nie boisz się. Oto mój Bóg, mówisz, mój Bóg. To mój Bóg. To nie jest Bóg Henka z poczty. To mój Bóg, mój Bóg, mój Bóg. Ja znam tego Boga. Ja znam Ciebie, Panie Boże. Ja znam Twoje toki myślowe. Ja znam Twoje rozumienie. Ja znam Twoje przyzwyczajenia, Panie Boże mój. Bo ja jestem blisko Ciebie. I ja wtedy będę posłuszny Twojemu Słowu. Kiedy będę posłuszny? Kiedy będę blisko? Dlaczego ludzie są nieposłuszni? Ja jeszcze się modlę, Panie, spraw, żebym był posłuszny. No, to są w ogóle takie w ogóle historie. Ja się na to jest szlachtatka. Tylko będąc blisko, będziesz okazywał posłuszeństwo, bo nie będziesz się bał, rozumiesz, że zostaniesz zawiedziony, to proste jak drut. Tylko będąc blisko, eliminujemy lęk związany z zawiedzeniem, z byciem zawiedzionym. Rozumiesz? Bo będąc blisko, Bóg dla Ciebie staje się przewidywalny. I nie ma takiego myślenia u Ciebie, ciekawe co zrobi Pan. Jak to ciekawe co zrobi Pan? Ja jestem z Panem, ja wiem co zrobi Pan. Pan to nie jest psychopata, że ze mną w ogóle teraz przebywa w intymnej relacji, rozmawia ze mną, jesteśmy blisko, a za chwilę mi taki numer wywinie, czy się w pale nie mieści. To nie jest Pan, to Twoja głowa tak myśli. Rozumiecie, dlaczego wiara jest czynna w miłości? Pokazuję wam, to ona w ogóle nie może działać gdzie indziej. To się nie nadaje, to ten produkt nie zadziała gdzie indziej. Bo ludzie będą, ja mówię, jak ty wierzysz? Jak ty możesz wierzyć bez kochania? Jak ty możesz wierzyć? Ja bym nie wierzył. No jak? Pamiętacie wasz pierwszy kontakt z Bogiem? Kiedy oddałeś życie Jezusowi, kiedy narodziłeś się z Bożego Ducha? Dlaczego Ty się narodziłeś z Bożego Ducha? Dlaczego Ty w ogóle uwierzyłeś w to, że Jezus umarł za Ciebie na krzyżu? Po co? Bo się zbliżyłeś. W jakimś mikroczasie gdzieś dotknąłeś bliskości i to doprowadziło do tego, że uwierzyłeś! A jak byłeś dalej, to nie wierzyłeś. Ty potem się mogłeś oddalić, ale w tym momencie przyjmując Jezusa jako Pana i Zbawiciela byłeś blisko. Dlatego uwierzyłeś. Dlatego nie uznałeś, że to mrzonka. Rozumiesz? Dlatego właśnie. Twój punkt kontaktu. Wcześniej mogłeś słyszeć, myśleć, rozmyślać, ale oddanie życia Jezusowi to był punkt kontaktu. Czasami ludzie mówią, ja się długo nawracałem. Nie, ty się nawróciłeś w mikrosekundzie jak każdy inny. Nie ma ludzi, którzy się długo nawracają. To głupota, humanistyczna bzdura. Ty możesz biec przez lata do punktu nawrócenia, ale punkt nawrócenia to jest zetknięcie dwóch światów, rozumiesz? Zetknięcie dwóch światów. Jeden raz w życiu. Człowiek się nawraca raz. Raz. Jest napisane, raz Chrystus cierpiał. A raz. I to jak nawróciłeś się, kiedy znalazłeś się w bliskości. I w ten sposób ty musisz funkcjonować. To, co było na początku, to jest prorocza informacja dla całości twojego życia. Żeby wiara twoja rosła, musisz kochać Boga. A Boga kocha się przede wszystkim przez to, że jest się z Nim blisko. Tak to działa. Jak ci jest daleko, to się nie będzie wierzyło Bogu. Będzie się leciało cały czas na tym samym elemencie. Spotkałem Jezusa. I co z tego?
Co z tego, że spotkałeś Jezusa? Jedyna rzecz to jest to, że już nie pójdziesz do piekła. Rozumiesz? Ale dalej musisz rozwijać swoją bliskość z Bogiem, czyli rozkochiwać się w Bogu, bo inaczej wiara twoja za cholerę nie będzie rosła i będziesz płytki jak staw w zegrzu. Kto nie wie, co to za staw w zegrzu, niech zobaczy na mapie. Miłość do Boga jako osoby uwidacznia się w słuchaniu uważnym Bożego głosu, co natychmiast powraca do człowieka jako błogosławieństwo. Druga Księga Mojżeszowa, spójrz, 14:26. Druga Mojżeszowa, 14:26. Mówi tak. Pan zaś rzekł do Mojżesza, wyciągnij rękę nad morze, aby się wody zwróciły i zalały Egipcjan, ich rydwany i ich jeźdźców. Druga Mojżeszowa 14:26. Mówi tak, w ogóle, zobacz, wyciągnij rękę nad morze i to zaleje rydwany. On wyciąga i natychmiast są rydwany zalane. Uważne słuchanie głosu Boga natychmiast wraca jako błogosławieństwo. Gdyby Mojżesz nie wyciągnął ręki nad morze, rozumiecie, to rydwany by dojechały do nich i wyrżnęły ich do nogi. Uważne słuchanie głosu Boga natychmiast przynosi błogosławieństwo. Natychmiast. Natychmiast. Ale żeby tak zrobić, trzeba być blisko. Trzeba być blisko. Nie wiem, czy ktoś z was oglądał taki film Bogowie i Królowie. Ja sobie od czasu do czasu go oglądam. To jest taka ciekawa w ogóle historia pokazująca wyjście Żydów z Egiptu. Taka no, najnowsza produkcja w zasadzie. Ona jest zupełnie taka ekstrawagancka. Bardzo ciekawa jest. Generalnie Mojżesz spotyka Boga jako małego chłopca. I on z nim rozmawia, sobie na herbatę go zaprasza. W ogóle rewelacja, w ogóle. Mi się podoba ten film osobiście, nie? Pokazany jest na początku, jak on w ogóle mówi do Mojżesza, wyprowadzisz moich ludzi z Egiptu. Taki mały, mały chłopiec, nie? Wyprowadzisz moich ludzi z Egiptu. No i Mojżesz oczywiście bierze to i idzie do Egiptu, tak? Tylko on w ogóle nie słucha uwagi, co on dalej do niego mówi, bo mówi do niego, on jakby pokazuje, by to zrobić, to wszystko na moich zasadach. Ale Mojżesz idzie sam i co zaczyna Mojżesz? Rewolucja. A więc fajnie pokazano, rewolucję zaczyna. Zbiera ludzi, szkoli ich, jak tam walczyć w ogóle, wiecie. No i wiesz, tam, no, różne jazdy są. I idzie na spotkanie, znowu następne, i mówi, przegrywamy. Wiesz, a Bóg, wiesz, taki chłopiec 10-letni, herbatka, rozlewa. I mówi, bo robisz to po swojemu. To co mam robić? On mówi, na razie patrz. Na razie patrz. I zaczynają się plagi. Uderzenie plag dalej. Rozumiecie? Bóg w akcji. On mówi w ogóle, to nie tak działa. Zróbmy to razem, Mojżeszu. Razem. Potem fajnie jest, jak on już w ogóle trypi, że to tak jest. Jest już stary, jedzie na wozie, wygląda za wozu, a Bóg cały czas w tym samym wieku, mały chłopiec razem z Izraelitami sobie idzie, kijem się odpiera. Kurczę, to mocne, wiesz, takie, w ogóle jestem cały czas, tylko wygląda uważnie mnie słuchać. Ale żeby tak słuchać, muszę być blisko, ja muszę, tak, być bliziusieńko. Wiara nie zadziała, jak się tak nie będzie blisko. Rozumiecie, nie? Nie zadziała, będziemy uderzać niczym w próżnię. Będziemy myśleli, jakoś będzie. W wierze nie ma jakoś będzie. W wierze nie ma jakoś będzie. O, rozumiecie? Życie naprawdę jest czarno-białe. Ludzie by chcieli, żeby było inaczej. No nie jest. Nie jest. I to naprawdę nie trzeba się bać, że życie jest czarno-białe. Czego tu się bać, że życie jest czarno-białe? Przecież białe to jest białe. Wchodzi się w białe i jest naprawdę pięknie. I można w ogóle w czarnym nie być. Nie trzeba mówić, że jest wiele odcieni. A dlaczego ty w ogóle myślisz, że musi być wiele odcieni? Dlaczego? A może wystarczy czerni biały? Może
że wystarczy słuchać Jego głosu, uważam. A może nie trzeba próbować ciągle? A może nasze życie nie jest skazane na ciągłe próby? Na to, żeby w ogóle ciągle próbować. Tutaj. A może tak nie jest? A może można precyzyjnie? A może można przeciwnika załadować w łeb tak perfekcyjnie, że od razu siądzie? A może można tak? Zamiast się napłocić, może ciebie naskakać. A może tak? A właśnie mi chyba chodzi, o to chodzi w życiu, rozumiecie? Ja bym bardzo chciał precyzyjnie. Przerwa. Dobra. Taki dzwonek to jest mistrzostwo świata. Jak uważnie słuchać Boga? My musimy być ludźmi mega skupionymi na wszystkim, co Bóg dla nas ma. Ja zdecydowałem, powiedziałem, Panie Boże, ja decyduję się przyjmować od Ciebie wszystko, co dla mnie masz. I co zrobię? I zapłacę za to każdą cenę. Każdą cenę. Ja jestem zaprzyjaźniony z Jego Pismem, ja jestem zaprzyjaźniony z Jego kaznodziejami, ja jestem zaprzyjaźniony w ogóle z każdą formą przekazu Bożego. Ostatnio nawet się dzieliłem taką informacją, bo są tacy, na tej naszej grupie mówiłem, że są tacy ludzie, tam się śmieliśmy, że moją twarz wzięli i ona się tam zamienia w Marię. Raz Maria. Druga jest taka, że raz moja twarz, raz Benedykt XVI też takie zadają. Też takie dużo pracy w to włoży i takie tworzą takie tam produkty. A jeżeli jest trochę, to znaczy, też gniewałem na to, natomiast takie, jeszcze byłem w tej mentalności, że ktoś, kto mnie nie lubi, to ja też go nie lubię. A potem to ja zobaczyłem w ogóle inną sprawę, że ktoś, kto mnie nie lubi, to w ogóle to nie to, że on mnie lubi, czy to jest raz, a dwa, to jeszcze mogę z tego skorzystać. I zacząłem w ogóle przeglądać wszystkie w ogóle strony, informacje tych, którzy są przeciwko mnie. I tam bardzo dużo wyciągnąłem pięknych rzeczy. Bo to są ludzie, którzy języki znają różne, oni tłumaczą kazania, wiecie, o co chodzi. I teraz on mnie tutaj szykanuje, a ja sobie wchodzę na tą jego stronę, nie czytam tych szykan na mój temat, no bo po co, bo to już jest takie stare i nic tam nowego nikt nie wymyśla. Chociaż ostatnio wymyślili, że mam nową żonę, że jestem cudzołożnikiem. A teta schudła 20 kilo. Mówię, a gdzie tam? Tam mówię, już cudzołożnik, a drugo, słowo honoru. Pisali w internecie, mówię teraz drugo, że to nie jest tamto, tamto już zostawił cudzołożnik. Mówię, to takie korby są. Rozumiesz? Natomiast wiesz, ja już tam sobie wchodzę, ja już sobie czytam bardzo fajne rzeczy. Już napisałem sporo kazań z tych stron, które są przeciwko mnie. Rozumiesz, bo tam tłumaczą, a ja jestem otwarty na Boży głos. Mnie naprawdę nie interesuje, wiecie, nic oprócz Bożego głosu. Jeżeli ja mogę przyjmować od Pana coś, to ja będę przyjmował z księżyca. Rozumiecie, bo ja tak poznałem Boga blisko. Wiem, że nie ma schematu, nie ma reguły, nie ma. Rozumiesz, ja kocham pismo, ja oglądam filmy, ja czytam wiersze, ja w ogóle słucham sobie różnych rzeczy, ja przyjmuję słowo od Pana. Rozumiesz? Otwarty na to jestem. I dzisiaj sobie z Damianem rozmawialiśmy, no ja biorę przy śniadaniu, siadam, otwieram, wiesz, czytam jeden fragment, jeden werset, jeden. To dzisiaj nie jest moje czytanie, tak jak było kiedyś, ja biorę jeden werset i ja w ogóle co robię? Widzę. I rozpościera się przede mną perspektywa prorocza, bo przeczytałem jedno zdanie. Dlaczego? Bo jestem blisko. Bo jak ja czytam dzisiaj taki werset, to ja wiem, co on myśli. Ja wiem, co on czuje. Ja wiem w ogóle, o co chodzi. Ja widzę potężne pokłady, głębie zjawiska. To się łączy z rzeczywistością. Rozumiesz? Dlaczego? Bo jestem blisko. Ja chcę słuchać. Jak jest się blisko, to się chce słuchać. Jak jest się daleko, to się nie chce słuchać. Bo my chcemy słuchać tych, z którymi jesteśmy blisko, wiecie o tym. Z nimi jest najlepiej. Ewangelia Jana 14:23-25. Ewangelia Jana 14. 23-25.
Odpowiedział Jezus i rzekł mu: jeśli kto mnie miłuje, słowa mojego przestrzegać będzie. I ojciec mój umiłuje go i do niego przyjdziemy i u niego zamieszkamy. Kto mnie nie miłuje, ten słów moich nie przestrzega. A przecież słowo, które słyszycie, nie jest moim słowem, lecz Ojca, który mnie posłał. To wam powiedziałem, z wami przebywając. Kto mnie miłuje, słowa mojego przestrzegać będzie. Miłość do Boga w sposób automatyczny wpływa, tak, na posłuszeństwo. Nie ma czegoś takiego, że ktoś jest nieposłuszny Bogu i jest blisko Boga. Takich ludzi nie ma na świecie. Pokazuję wam zasady. Ktoś mówi tak: o, można być blisko Boga, jak być nieposłusznym Jego słowu. Ja mówię: człowieku, w ogóle nie masz pojęcia o bliskości. W ogóle nie masz. Nie można być blisko Boga i nie być posłusznym Jego słowu. To jest niemożliwe. Każdy z nas, który był nieposłuszny Bożej prawdzie, tak? To był nieposłuszny z jednego powodu. Nie byłeś należycie blisko. Pozwoliłeś sobie na to, żeby blisko nie być. I straciłeś orientację. I koniec. I mimo, że nie straciłeś tej orientacji na poziomie intelektualnym, to straciłeś ją na poziomie duchowym. Nie zorientowałeś się już prawidłowo. Rozumiesz, o co chodzi? Bo nie byłeś blisko. Ludzie, bycie blisko Boga eliminuje nieposłuszeństwo. W tym filmie Bogowie i Królowie tam się wyłania jeden z moich ulubieńców biblijnych, czyli Jozue. I Jozue ciągle chodzi za Mojżeszem. On cały czas chodzi za Mojżeszem. On nie za dużo mówi, ale gdzie jest Mojżesz, tam jest on. Mojżesz idzie na spotkanie z Bogiem, za skałą stoi Jozue. W pewnym momencie on wszędzie już za nim chodzi. A oczywiście Jozue nie widzi Boga, bo tam Mojżesz ma objawienie tego chłopca, a Jozue nie, tylko Jozue się patrzy cały czas na Mojżesza, jak ten Mojżesz, to tam on robi. Taki fajny jest moment, że tam Mojżesz gdzieś poszedł na stronę, jakieś ognisko rozpala, Jozue już jest za skałą, on mówi: chodź, jestem sam. W ogóle wiesz, chodź, teraz jestem sam, okej? Okay? Ale cały czas jest przy nim Jozue, non stop jest przy nim Jozue. Kto przejmuje zbór izraelski? Jozue. Ten, który był blisko. Tak jak Mojżesz był blisko Jahwe, tak Jozue był blisko Mojżesza. Bliskość przejawia się przez całe pismo. Bliskość pokazuje nam, tak? Jakby obrazuje nam podstawę posłuszeństwa. Tam, gdzie bliskość, tam posłuszeństwo. Jozue co? Nie zawodzi. Pamiętacie starego Jozue, jak jest? Staje przed całym w ogóle narodem izraelskim, już ich porozstawiał, ziemię podzielił, wychodzi ze swoją rodziną i mówi tak: będziecie słuchać słowa Jahwe? Tak, będziemy. Ale to jest prorok. On mówi: nie będziecie. Ale ja i dom mój służyć będziemy Panu. Rozumiecie? Ja i dom mój służyć będziemy Panu. Dlaczego on jest wierny do końca? Czemu to jest taki człowiek? On był blisko Mojżesza. Do końca był. Do końca. Nigdy się nie cofnął. Nie wyszedł z bliskości. I Mojżesz też nie wychodził z bliskości. Mojżesz wiedział, że tylko tak może żyć. Kiedykolwiek Mojżesz pozwalał sobie na odchodzenie od pewnej bliskości, popełniał błędy. Rozumiecie? Każdy człowiek, kiedy wychodzi z miejsca bliskości, popełnia błędy. I my popełniliśmy wiele błędów. Okazaliśmy nieposłuszeństwo, dlatego że nie byliśmy blisko, dlatego że nie kochaliśmy. Mówiliśmy: tak, kocham Cię, Panie, ale ja jestem daleko. Mam swoje sprawy. Nie można być posłusznym, będąc daleko. To jest w ogóle niemożliwe. Niemożliwe. A miłość do Boga jest ściśle związana z posłuszeństwem. Jak ktoś kocha Boga, to jest posłuszny. Jak ktoś mówi: kocha Boga, ale nie jest posłuszny, to jest kłamstwo. To znowu kłamstwo. Jezus mówi: jeśli ktoś mnie miłuje, przykazań moich przestrzegać będzie, tam kropka jest. Jeśli kto mnie nie miłuje, nie będzie przestrzegać przykazań moich.
I co mówi? To wam powiedziałem, gdy byliśmy blisko. To wam powiedziałem, żebyście raz na zawsze zapamiętali te rzeczy. Być posłusznym Bogu, to znaczy być wykonawcą tego, co on mówi przez słowo, przez swoje uwolnione słowo, przez swoją prawdę uwolnione. Przez to, co jest spisane, przez to, co odbierasz jako objawienie, rozumiesz? Jesteś posłuszny prawdą. Wiara jest czynna w miłości. Zobaczcie, jak cały czas nam to się wszystko składa. Jeżeli jesteśmy blisko, my będziemy posłuszni Bożym prawdą. Nie można wierzyć, będąc nieposłusznym Bożym prawdą. Jak można wierzyć, będąc nieposłusznym Bożym prawdą? Podważając Bożą prawdę w swoim życiu. Poprzez co? Poprzez brak wykonania. Ok? Automatycznie niwelujemy wiarę. Automatycznie. Automatycznie. Wiara jest zniwelowana. Wiara nie ma prawa zadziałać. Prawidłowy proces jest taki. Jestem blisko Boga. Patrzę na Jego prawdy. Automatycznie okazuję posłuszeństwo tym prawdom. Rozumiesz? Moja wiara systematycznie się rozwija i rośnie. Nie ma wady. Do tego stopnia, że jestem zdziwiony, jak ktoś nie wierzy. Patrz, nie wierzysz, czy jesteś wariat? Jak to nie wierzysz? Śmiejesz się, jak jesteś blisko. Ale wystarczy, że trochę się oddalisz i wiecie, co się zaczyna dziać? Lekka mgiełka zaczyna przysłaniać wszystko. Leciutka mgiełka. Oddalasz się jeszcze krok, już to nie jest wszystko takie oczywiste. Idziesz dalej, już widzisz, że rzeczy się rozjeżdżają. Rozjeżdżają. Humanizm zaczyna się zbliżać, religia zaczyna się zbliżać. Wszystkie w ogóle sytuacje, które są antybliskości. Wszystko. Już jest, wiesz. Teraz czytałem, tam Nicole Kidman nawróciła się na katolicyzm. Co to w ogóle? I rozpoznała, proszę Ciebie, wielką radość w sakramencie pokuty. To jest w ogóle coś, że jakiś tam portal chrześcijański mówi, super, to jest cudowne. No jest cudowne, że Nicole Kidman chodzi do spowiedzi. No to jest cudowne. No to jest rolet. To jest szok w ogóle, rozumiecie? No, no. I to jest w ogóle taka informacja, która obiega świat i wszyscy, o, super, Nicole Kidman, Nicole Kidman. Bo Nicole Kidman teraz chodzi, człowieku, rozumiesz, do spowiedzi. Przecież to jest normalny dramat. Bo ona odczuła sobie taką potrzebę, żeby się wyspowiadać. To, co Bóg mówi do ciebie, to jest coś, co jest słyszane w bliskości. W ogóle wiesz o tym, że jak jesteś daleko, to nie będziesz słyszał do ciebie. A że jesteś bardzo napalony na słyszenie Boga, bo każdy z nas jest, to zgadnij, co ty będziesz słyszał. O różne rzeczy. Bo ty musisz słyszeć. Jak ty nie słyszysz, to ty się źle czujesz. To ci gwarantuje to, że ty zrobisz wszystko, żeby słyszeć. Ty będziesz się sam generował różnego rodzaju głosy wewnętrzne. I otworzysz się na byty demoniczne potem. I będziesz mówił, Pan do mnie mówi. Pan mi powiedział, żebym zrobił to. Pan mi powiedział, żebym zrobił tamto. Wiesz, o co chodzi? Ja mówię, ty sobie to wymyśliłeś. Nie, bo mi Pan powiedział, bo ja słyszałem. Ja mówię, człowieku! To, że ty coś słyszałeś, to nie jest dla mnie żaden dowód. Ja byłem w kilku szpitalach psychiatrycznych. Ile tam mi opowiadali rzeczy, ludzie to słyszą. Człowieku, jakie tam rzeczy w ogóle słyszą, to jest szok. Pojechaliśmy z Agatą, jechaliśmy gdzieś nad morze, przez Mazury przyjeżdżaliśmy do kobiety, żeby ją uwolnić od demonów. Wchodzimy do niej do domu. A ona normalnie, bata, kawa, wszystko elegancko zastawione. Normalny dom. Przy czym ona do mnie mówi, a
ogóle, mówię, masz zimną wodę? Bo się zimne wody napił. A ona mówi, że nie pij wody z kranu, mówi, bo oni ją zatruli, tą wodę. Powiedzieli też mi, a Bóg mi powiedział, że oni tą wodę zatruli. Ja mówię, Bóg ci powiedział, że masz wodę zatrutą w kranie. Tak, tak, nie pij tej wody, jej nie można pić. Trzeba ją przygotować na chwilę. Poszedłem taki rondelek, tam wziąłem ten rondelek, nalałem, napiłem się tej wody. Ona mówi, nie, nie, nie pij. Ja mówię, napij się, proszę. Napiłem się tej wody, mówię, zobacz, żyje. Patrz się tam. Zburzyłem jej system słyszenia głosu Boga. Usiedliśmy razem, ja mówię, musisz zrozumieć, że masz schizofrenię parlamentarną. Masz zespół demoniczny taki. Nie słyszysz Boga. Jesteś daleko. Nie podważam Twojego odrodzenia duchowego, podważam Twoją bliskość. Podważam Twoją bliskość. Ja w ogóle podważam to, że ludzie słyszą Boga. Wiecie, o co chodzi? Bo jak ludzie by słyszeli Boga, w ogromnej ilości przypadków, to nie pieprzyliby takich głodnych kawałków. W ogóle nie gadaliby takich rzeczy. Rozumiesz? Ludzie, co są inteligentni, mają rodziny, domy, biznesy, człowieku opowiadają takie głupoty, że się w głowie nie mieści. Nikt mi nie powie, że Nicole Kidman to jest normalna osoba, ona się nawróciła na katolicyzm. Idzie tylko do profesjonału przed kratką, że ciebie smoka stułę i to jest teraz lepsze w jej życiu niż było wcześniej. Teraz jest lepsza Nicole Kidman, lepsza. Lepsza Nicole Kidman, że ciebie po stułę całuje. Rozumiesz, o co tutaj chodzi? W ogóle gdzie my jesteśmy? Co to jest XXI wiek? Co to w ogóle jest? I wszyscy, rozumiem, a chrześcijanie, halleluja, halleluja. Ja mówię, jaka halleluja? Ty masz przesadkę mózgową w ogóle, człowieku? Jaka halleluja? Co to szkoda? Że jakbyś był blisko, jak ty byś był blisko, to byś zrozumiał prostą rzecz. Nicole Kidman to zaburzony człowiek musi być. Przez całe życie robiła to, co robiła, zestarzała się, rozumiesz? I w normalny sposób, tak? Hamuje wewnętrznie. To jest normalny wewnętrzny hamulec na starość. Każdy go ma. Każdy. Ja znałem gwałcicieli, co się postarzeli i przestali gwałcić. Rozumiesz? Złodziei, co się postarzeli i przestali kraść. Bo to jest hamulec wewnętrzny. Starość. Rozumiesz? Postarzała się, rozumiesz? Zaczyna w jej głowie w ogóle, zaczyna w niej biegać myślenie o tym, że to wszystko, co jest dzisiaj, kiedyś się skończy. Rozumiesz, o co chodzi? I teraz co robi? Łapie się czegoś, co jest najbliżej. Co jest najbliżej? Religia! Idę, pójdę, się nawrócę na katolicyzm. I będę lepszą wszystko. Ktoś, kto jest blisko Boga, to się puknie w głowę. I powie, nie ma czegoś takiego, to jest głupota. Ktoś, kto jest daleko, powie, halleluja, halleluja. Rozumiesz? Taka jest różnica, bo jak ktoś jest blisko, to słyszy. Jak ktoś jest daleko, to nie słyszy. Wiara jest czynna w miłości. Jak można być daleko i wierzyć, tak? Jak można być daleko i wierzyć? Jak się co? Nie słyszy. W co wierzysz? Wierzysz w coś, czego nie słyszysz? Wierzysz w coś, czego nie doświadczasz? W to wierzysz? Jak to jest możliwe? Nie ma czegoś takiego. Zawsze zostanie to podważone w tobie. Chaos się załącza ludziom, którzy są daleko. Chaos. Każdego dnia wstają rano i nie wiedzą do końca, o co chodzi na pewno. Jak jesteś blisko, to wstajesz rano i jesteś spokojny wewnętrznie. Wiesz, o co chodzi, wiesz, dokąd idziesz, wiesz w ogóle, co jest w twoim sercu. Jakby rozumiesz, masz, wiesz, po prostu. Być posłusznym przyjacielem. To słuchać tego, co mówi Bóg i wykonywać to. Posłuszeństwo jest ściśle związane z wykonywaniem tych rzeczy, a wykonywanie tych rzeczy jest niemożliwe, jak jest się daleko. A więc nie można być wykonawcą słowa, będąc daleko. Rozumiesz? Nie można wierzyć. Tak? Wiara nie zadziała. Nie da rady, będąc daleko. Nie można wierzyć, nie kochając.
jest niemożliwe. Nie można wierzyć poza miłością.